Nazywam się Ewa Zajączkowska, z domu Unger. Chodziłam do szkoły, do Pestalozzi Schule, tam do ogólniaka, tego dużego. No i kościół mieliśmy też pod bokiem, także wszystko było blisko. Ogródek na Mickiewicza. Mieszkałam na Goethewig 44, potem Mickiewicza. Ojca już nie było chyba już w 40 roku do wojska został powołany. W 41 poszłam do szkoły. Pamiętam, że jeszcze pani wspominała, że jeździliście państwo z rodzicami do Głogówka? Do Głogówka, tak, do Głogówka. Tam było dużo restauracji, takich kawiarni właściwie. Kawiarnie. I to nie było tam ekstra ciasto, a przeważnie placek drożdżowy, coś tam i kawa zbożowa, bo to taki był czas. Tak się jeździło właśnie, stoliki były na dworze. Bardzo było przyjemnie, naprawdę. Nasi znajomi mieli samochód taki osobowy i mieli pieska. Ja się bałam strasznie, że cały czas siedziałam z nogami podkulonymi. No do Sławy tak samo, ale myśmy... Ja nie byłam ani razu jeszcze za Niemca, ale mamy takie zdjęcie. Moja mamusia i właśnie ten Waldek, co umarł. I jakaś jeszcze tam ktoś właśnie w tym jeziorze. Do Komunii Świętej. Przystępowałam w Farze na Starym Mieście, też w 41 roku. To były całkiem, no tak, fajne czasy. Tak, ale ta wojna to, no na pewno nie była dobra. Moja mamusia, właściwie no, przez to, że byłam Polką, to do nas przychodzili ci z tego lagru polskiego. Oni też właściwie trochę się bali, bo na vis-a-vis naszego mieszkania mieszkał policjant, ale to bardzo fajni ludzie. I to była piekarnia na parterze. I mieli tych piekarzy, czy uczni, którzy mieszkali na samym końcu, na samej górze. I tam były takie pokoiki dla tych właśnie uczni, czy dla tych piekarzy. I tych piekarzy są, niektórzy byli Polakami. Także nieraz po drodze to zapukali i weszli i porozmawiali. Moi rodzice pobrali się w 24 roku, ale mieszkali i dziadkowie, znaczy rodzice ojca mieszkali w Grodzisku, ja i mojej mamy. W Grodzisku też mieli sklep z obuwiem i szewstwo prowadzili. A rodzice dziadka, znaczy rodzice mojego tatusia, no też mieszkali tam. Ojciec urodził się w Lewice koło Międzychodu. Mój dziadek na poczcie pracował i on, to się nazywało, że to nie jest praca, tylko służba. I dostał nakaz, bo oni chodzili w takich mundurach. I dostał nakaz, że ma objąć pracę w Głogowie. I ojciec mój uczył się
rzemiosła tego handlu w Grodzisku. No i tam się, wyuczył. I, ale potem właśnie jak dziadkowie się wyprowadzili, no to ojciec za swoimi rodzicami. Właśnie tutaj było trudno o pracę. Znalazł, mi się zdaje, że w Ruszowicach była hurtownia cukierków, czy nie hurtownia, tylko fabryka cukierków. I tam mój tatuś dostał pracę jako kawaler jeszcze. Przyjechał do Grodziska i oświadczył się mojej mamie. Z mieszkaniem też było trudno, także wpierw mieli tylko pokój umeblowany w jednym miejscu, na Starym Mieście, potem w innym miejscu. Ale to jako kawaler jeszcze poprosił swojego szefa, żeby mógł tata trochę więcej zarabiać, bo mało zarabiał. I bardzo ładne miał tatuś pismo i ojciec adresował czy pakował te cukierki, nie? Wytworzone. Tak, że potem więcej zarabiał i sobie właśnie wynajął ten sklep. To był akurat ktoś tam zbankrutował na tym przedmieściu. I tak pomału i mieszkanie sobie właśnie tutaj wynajął i myśmy się tu urodzili. Myśmy umiały po polsku i po niemiecku modlitwę. Jak mój brat umarł, on umarł w tym roku, co ja się urodziłam. Ja się urodziłam w listopadzie, a on gdzieś chyba w maju umarł. I w szpitalu, on był, leżał w szpitalu tam, gdzie potem był komitet, a teraz bank na obrońców pokoju. I on modlił się, no raz po polsku, raz po niemiecku. I te pielęgniarki się pytały, co on mówi. No jednak miał już 5 lat, no. Kazała mama chyba się modlić, to się modlił. Do dziadków, do Grodziska jeździliśmy co rok w wakacje. I ja byłam, myśmy były osłuchane z tym językiem, także nie umiałyśmy tak, żeby mówić, ale potem same się dziwiłyśmy, że umiemy go. Nieraz jakieś tam słówko się nie widziało. Ja chodziłam piętro niżej do tych choinków. Krysia była i taki Janusz. I tak się nieraz rozmawiało, no to mi brakowało mi słów nieraz. Musiałam się zastanawiać, ale to chyba właśnie dobrze, że się nauczyłam mówić. A ciocia jak przyjechała z tego Grodziska, to zabrała siostrę, żeby ona po prostu zmuszana była tam się nauczyć. I tak, żebyśmy nie były, bo gdybyśmy były razem, to rozmawiałybyśmy po niemiecku. Ja pamiętam takie zdarzenie, bo moi rodzice mieli sklep na parterze, znaczy w tym samym domu. I kiedyś mi musiałam iść złożyć zamówienie na towar na obrońców pokoju za tym sklepem rzeźniczym i tutaj, jak on się tam nazywa, ten całodobowy sklep, to tam w podwórku były takie, taka hurtownia. Pierwszy raz, bo chyba coś telefony nie działały. I właśnie pamiętam na obrońców pokoju, pierwszy raz widziałam, jak się wycofywało wojsko. Ludzie się właśnie uciekali, no ale to tylko raz tak widziałam, bo ja zawsze mieszkałam na
Mickiewicza, a tu byłam po prostu przez przypadek raz w mieście, także ja takich rzeczy nigdy nie widywałam. Także, że ludzie uciekali i samochodami i kobiety tam szukały dojścia, żeby mleko zagrzać. A no, słyszało się tu i tam, że ktoś dostał zawiadomienie, że ktoś tam zginął w wojsku. Na wojnie i młode dziewczyny wychodziły za mąż, pomimo tego, że było tak niebezpiecznie. Potem chyba 11 lutego myśmy się spakowali, bo już coraz mniej tych ludzi było. Kiedyś ja właśnie patrzyłam z siostrą przez okno, bo było wiadomo, że ludzie mają uciekać, kobiety z dziećmi i starcy, że ma ich nie być w mieście. I policjant nas zobaczył przez okno i przyszedł i się wydzierał na mamę, że co my tutaj jeszcze robimy, że... No i potem znajomy z ostatniego piętra, z trzeciego piętra postarał się o dwa wozy z osiołkami, bo on pracował za mostem, był w jakimś lagrze czeskim. Tu w ogóle były takie obozy różne. Także na Mickiewicza też tam z tyłu byli Polacy. No, nosili P na ubraniu. I, no tak, Rosjanie to szli pod karabinem. Z przodu i z tyłu szedł Niemiec z karabinem i mieli jakieś tam cztery litery na plecach nam malowane. No, Francuzi byli też, ale oni mieli więcej swobody, to przychodzili do sklepu, do mojej mamy porozmawiać. Były kartki w czasie wojny i nieraz mojej mamie się zabrakło kartki. Coś takiego mówiła, że na chleb, no to Francuz zostawił. Niemcy byli w ogóle oszczędni. Także, że no, naprawdę musieli oszczędzać, bo to nieraz nie starczało to, co tam było wyznaczone na kartki. I pamiętam, że chodziliśmy też, buty były na drewnie, także takie sandałki, żeby się zginały, no to były w tych przerwach no, jakieś tam płótno czy coś. I tak samo buty takie z piętą, no to były wykończone tekturą, że to się zdeptywało. Także, że Niemcy też nie mieli ekstra obuwia, tylko no takie wszystko zastępcze. Jak się tutaj żyło, no coraz właściwie trudniej, bo kobiety musiały właśnie zastępować mężczyzn wszędzie. No i ten pan właśnie Galluna, to on spodziewał się, że most będzie wysadzony i tak potem było. I przewiózł te osiołki, myśmy wszyscy pakowali i tam jego rodzina i my. No pościel oczywiście, jakąś pierzynę, jakieś tam ubiory, ale to oczywiście się dużo nie mieściło. No, i zresztą jeszcze mieliśmy dziadka i babcię, bo oni mieszkali nad Odrą w takich koszarach dawnych.
I potem jak już było ciężko i już bombardowania były nocą, no to zabraliśmy ich do siebie, bo już byli starsi. I trzeba było iść pieszo. Także dziadek to nie bardzo mógł już chodzić, także sadzaliśmy go na ten wozek. Dojechaliśmy do Bytomia Odrzańskiego, wpierw do nowego miasteczka. I tam przenocowaliśmy. Domek tak przy szosie był zajęty przez wojsko niemieckie. Oni potem, oj, ten pan Galuna poszedł na zwiady i tam ustalili, że puszczą nas do jednego pokoju i tam żeśmy mogli przenocować. Na drugi dzień poszliśmy dalej i trafiliśmy na taki mały mająteczek, osada czy jakoś tak. Także to były dwa domki, dom mieszkania i stodoła. I tam żeśmy byli 3 dni i pewnego dnia w południe był taki hałas, taki szum. I to się okazało, że Rosjanie już na czołgach wjeżdżały. I powyskakiwali z tych czołgów do nas i akurat mieliśmy obiad na stole. Mamusia kazała nam odejść od stołu i ci Rosjanie tam spożywali ten obiad. I stamtąd potem musieliśmy uciekać, bo było właśnie jakieś nieporozumienie z jakąś Niemką, tą z którymi byliśmy i jednym z tych Rosjan. Przyszliśmy do Bycz, taka wieś Bycz, niedaleko Bytomia Odrzańskiego, chyba 2 kilometry. I tam zamieszkaliśmy w szkole. Ci ludzie, jeszcze było trochę tych Niemców i nam dawali masło i jajka. Ci Niemcy też powyjeżdżali. Do Bytomia Odrzańskiego chodzili po chleb, ale to się tam nie płaciło. Po prostu ten Niemiec, ten piekarz wypiekał chleb, dopóki miał z czego i rozdawał. Trzeba było stać w kolejce i chodziliśmy tam właśnie po chleb. I na rynku byli ci oficerowie, ta szarża wyższa w takim, teraz nie pamiętam co tam jest, ale takie są literami łacińskimi tak napisane na budynku. No to była tam ta komenda. No i tam mieszkaliśmy jakiś czas, no parę miesięcy. I potem moja mamusia i te panie, dwie panie i dziadek wybrali się do Głogowa pieszo zobaczyć, czy tam już można wrócić. Taka próba pierwsza, żeby to się niepowodzeniem skończyło, bo dziadek nie mógł dalej iść i kazali mu wrócić. I pokazali, no idź tam prosto i dojdziesz, a on się zgubił i jakieś wojsko czy ktoś go znalazł w rowie, gdzie odpoczywał i zginął ten dziadek. No i jeszcze raz próbowali potem do Głogowa dojść. No, okazało się, że dom, gdzie mieszkaliśmy, stoi, ale no właśnie było dużo. To był już, nie wiem, lipiec chyba. Konie odwrócone, nabrzmiałe od robaków. Jak przyjechaliśmy, tak właśnie zobaczyliśmy
ten dom, co jest, no okazało się, że nasze meble stoją, no oczywiście rzeczy pozabierane, ale no jeszcze było trochę, bo no, mieliśmy taką dużą paczkę i nasza służąca, zanim wyjechała, bo też musiała, też miała wezwanie, że musi się wstawić gdzieś tam, to wszystkie kryształy, takie ciężkie te rzeczy powkładała do tej paczki i nikt jej potem nie mógł ruszyć, bo to miało być zaniesione do piwnicy. Ale też się dobrze złożyło, bo jak wojsko wybrało rzecz, tam towar z naszego sklepu, to potem na koniec granat rzucili i przebiło posadzkę i wypaliła się cała piwnica. Wszystkie piwnice się wypaliły, także że dość nam się takich różnych rzeczy no, udało uratować. Niemcy takie rzeczy to nie rabowali, bo nie, to nie były im jakieś kryształy potrzebne. Dowiedzieliśmy się od razu, że Niemcy mieszkają w koszarach, bo ludzie się bali Rosjan. I w ogóle dom dalej na Mickiewicza, tam właśnie Rosjanie mieszkali. Także poszliśmy tam, do tych koszar, zakwaterowali nas właśnie, od razu było wiadomo, gdzie się mamy zgłosić. Oczywiście ta sala to była już z dwoma dziurami od no, pocisków. No ale to już tylko taka była, taka gorsza nam została, bo wszystkie były sale już zajęte przez Niemców. A myśmy już były trochę za duże, tam było przedszkole, ale tam no już... Ja już miałam prawie 10 lat, no 10 lat miałam i siostra 8, bo to już myśmy tam nie chodziły na żadne lekcje, ale byłyśmy raz, ale nie podobało nam się to, bo towarzystwo było za młode. Tam był prowiant wydawany, w piwnicy było właśnie dzielili, to było wiadomo, ile na osobę, komu się co należało. No i nie, moja mamusia była wytypowana do zbierania ubiorów, no, pościeli, no, coś takie rzeczy. I te kobiety chodziły przez kładkę, przez Odrę musiały, bo ten most był zerwany i te rzeczy wszystkie były prane w takiej ogólnej pralni w koszarach i rozdawali tym ludziom, którzy nie mieli. I potem właśnie mamusia pracowała właśnie w takiej pralni. Aż potem dowiedzieliśmy się, że jest ta władza polska i moja mamusia akurat była chora, napisała mi karteczkę, że jest chora, że nie, aha, bo już musieli, pakowali się Niemcy i musieli wyjeżdżać. Moja mamusia nie chciała, bo przecież już ją tutaj trzymało to, że meble są. I tata się jeszcze nie odzywał z wojska, nic nie było wiadome o nim. I poszłam do zarządu miasta, tak. Te panie mnie skierowały do burmistrza, pana Choinki. I posadził mnie, tam rozmawiał ze mną i się dziwił, że ja umiem po polsku. No tak, chyba tak wszystkiego tak dokładnie nie umiałam, ale... Mówiłam po polsku i się dziwił, no bo wszystkie
te rodziny snów, które przyjechały razem z nim. I ja nie pasowałam do żadnych z nich. Bo pamiętam, że zaraz mnie tam częstował, bo w biurku miał jakieś śniadanie, jakieś kotlety. Ale ja się nie chciałam częstować, bo byłam tak nauczana. Potem przyjechały moje cioci z Polski, z Grodziska jedna, z Bydgoszczy druga. I nie bały się przyjechać przez Odrę, bo tam już nie było promu jeszcze, a tylko jechała taka łódź, taka, ale one się bały i wróciły się z powrotem. I potem drugi raz jeszcze się odważyły, no i już wtedy, wtedy już mieszkaliśmy na ostatnim piętrze, bo pan Choinka nam dał mieszkanie wpierw dwupokojowe. W tym magistracie, właśnie w tym samym budynku na jedności robotniczej, ale wtedy była ulica Królewska. Chyba 34. No i pierwszy targ taki był naprzeciw właśnie tego magistratu, tam gdzie teraz biblioteka. Pamięta pani, ilu Niemców było w koszarach, jak pani była zakwaterowana? No to było pełniutko wszystko, ale no nie wiem, to ja tego nie wiem. Nie pamięta pani. Nie wiem. No setki tak... chyba, bo ludzie w ogóle nie mieszkali w mieście, bali się, bo to było bardzo niebezpieczne. A jeszcze z dzieciństwa, czy chodziła pani po mieście? Bo mieszkała pani na Mickiewicza. No, ale nie chodziłam, bo moja mamusia... To myśmy tak nie chodziły same, tylko chodziłam na religię do Fary, chyba raz w tygodniu i raz byłam z wycieczką w parku, znaczy też z klasą i tak właściwie to nie chodziłam po mieście. No czasami, bardzo rzadko się zdarzało, że z mamusią. Całe stare miasto było zniszczone bardzo. I były tylko takie ścieżki, takie po tych gruzach. Tak. No właściwie to, to życie to w koło jedności, znaczy w tego magistratu, tej ulicy Królewskiej. Tu właśnie tak się toczyło, jedności robotniczej, Grunwaldzka, bo to były mało zniszczone te ulice i no, Słowiańska, no to tutaj takie było małe miasteczko tylko. No i potem ulica Polna, no to nie była zniszczona. 10 maja nie była zniszczona. No tak, że no, tak, ale tu na naszej ulicy, no to były zniszczone też wypalone domy. Ta ulica Chopina, to ona w ogóle cały czas, jak ja byłam mała, to ona była w budowie. Odra to nie tak wyglądała jak teraz, że no tam zawsze te parowce jeździły tam, pod mostem, tam gdzie moi dziadkowie mieszkali właśnie w tych koszarach nad Odrą. One miały miejsce tam przed Neptunem. Jak ja byłam w tym Bytomiu Oczańskim, to jak byłam na łące, czy w ogóle, nie no, tam koło tej szkoły, na podwórku, no to ja nieraz 100 samolotów naliczyłam. Ale gdzie to lotnisko było? No chyba gdzieś tam, w Szplotawie, czy gdzieś tam. W tym Byczu, tam za Bytomiem Oczańskim, gdzie myśmy mieszkali w tej szkole, potem jak szliśmy po ten chleb do Bytomia Oczańskiego, to w rowach było pełno
Na pewno, no, no z 10-15 osób takich, no tak myślałam, że chyba z lasu wyciągnięte osoby tam leżały parasolkami, nieraz tak przykryte te trupy, to pewno to czekało na jakiś transport i w ogóle to ja nieraz słyszałam długo, długie lata mi się to jeszcze przypominało, że zawsze tak sobie wyobrażałam, że chyba ludzie uciekali do lasu i potem ktoś ich tam zabijał. Ostatnie były minuty, to był 11 lutego, prawdopodobnie, tak ja pamiętam. I później już chyba wieczorem czy nazajutrz już był chłopów zajęty. On był w ogóle zajęty z różnych stron, ale jeszcze tędy na Nową Sól można było uciec. Pamiętam, że krzyk i strzał, ale nie pamiętam, co było wpierw, czy strzał, czy krzyk. W każdym razie takie coś pamiętam, ale nie wiem, nikt na ten temat nie mówił i ja nie. Ale byli tacy ludzie, że cały ojciec zabijał wszystkie, całą rodzinę zabierał do lasu i zabijał. Bo Rosjanie mieli taką opinię niedobrą, tak, że się po prostu ich bali. Znajomi, co to tak na Mickiewicza mieszkali, co ja ich znałam, to nikt, tylko ten właściciel domu, bo myśmy mieli tylko dzierżawę, płaciliśmy i mieliśmy wynajęty ten mieszkanie i sklep. I to właśnie przyjechał ten właściciel i potem syn. I oni się cieszyli, że w ogóle ten dom stoi. Ale już po wojnie. Po wojnie, tak. Ale tak, nie wiem, właśnie słyszałam tylko właśnie, że ktoś tam widział tą panią Hoffman, bo oni się tak nazywali. W każdym razie szła tą ulicą Goethewig i płakała. Taki mieliśmy wyjazd z tego magistratu na wieś, żeby pomóc w wspieraniu plonów. I wtedy nas nie było w domu, bo byliśmy właśnie tam. I wracając, były jakieś tobołki pod naszymi drzwiami i to się okazało, że tata wrócił. Nocował u moich dziadków, bo oni jeszcze mieszkali w koszarach. Ojciec to był w Norwegii, we Włoszech i w Belgii, i z Belgii potem został jeńcem i stamtąd uciekł. Myśmy mieszkali właśnie tam na... Ładne to było mieszkanko, ale tata... No marzyło mu się, żeby mieć domek i wyszukał sobie ten, ale on już był bardzo zniszczony. Pan Choinka potem pracował w stoczni chyba, czy jeszcze był, nie wiem, ojciec był, też mieszkał, pracował w stoczni jako kasjer. No bo po polsku to chyba za dobrze nie pisał, ale liczyć to potrafił. Mój ojciec to nie miał pieniędzy właściwie, bo tam dostawał bardzo małą pensję. No mamusia też właściwie sklep, właściwie pracowała w sklepie. Moja mamusia, tak, rzeczywiście uciekając za szafą, ustawiła cygara, takie były kartoniki z cygarami i to było po prostu cała nasza lisa, taka cała ściana i tego nikt nie znalazł
I tym mamusia płaciła przewóz mebli i tam potrzebowała piec taki kuchenny, to Niemcy jeszcze załatwili gdzieś tam. I to były mamusi pieniądze, którymi opłacała wszystko. I ten dom jakoś, ale on był całkiem inny, on po prostu był, miał spadzisty dach, no ale pan choinka mówi, to już trzeba, taka okazja, to muszą być duże okno i wysoko i tak. Za jego przyczyną. Ale właśnie pani pamięta burmistrza Choinka. Pani się przyjaźniła później. Tak, tak. Z panem Choinką. Pan Choinka przyjeżdżał tutaj z Sosnowca. On tam mieszkał. Wiem, że był na ślubie. Pan... Też, tak, tak. A jak pani go wspomina? Jakim był człowiekiem? No, bo pani raczej się z nim przyjaźniła. No, tak, trochę czasu. No, taki fajny, bardzo miły. Bardzo miły. Tak. Nawet kiedyś nas zaprosił do siebie i myśmy w dwójkę byliśmy u po ślubie tam. Pojechaliśmy tam do na Sosnowce, tak się mieszkaliśmy. Tam chyba z tydzień byliśmy. No pamiętam pana Króliaka, tak, pana Króliaka, pan Wyżykowski, no pan Zawieja. Nazywam się Ewa Zajączkowska z domu Unger. Jestem rodowitą Głogowianką. Mieszkam w Głogowie od urodzenia. Urodziłam się 16 listopada w 1934 roku.